6 grudnia, czyli drugie święto w parafii w kościele świętego Stanisława u gościnnego księdza proboszcza, księdza Henryka. Zapraszamy, kto by chciał posłuchać więcej. Dziękuję bardzo. Bogu na chwałę, ludzie na pożytek. O, można klapkę. Tworzymy tę wspólnotę, tak jak pan prezes tu wspomniał, poczynając od dzieci, od młodzieży, poprzez władze i samorządowe i oczywiście aktywnych druhów, druhny, sympatyków. My z księdzem dziekanem prałatem się dołączamy do tej wspólnoty z wielką radością i wdzięcznością, że to bycie razem to nie tylko tu i teraz, ale przy różnych okazjach 365 dni w roku jesteśmy razem. Uroczystość Bożego Narodzenia w naszej tradycji to Wigilia. Wigilia to bycie razem przy stole. To bycie razem przy stole rozpoczynamy od łamania się okładkiem. Jest to piękna polska tradycja i nasza słowiańska. Ja powiem takie doświadczenie moje króciutkie. Z tego czasu byłem w Mediolanie, we Włoszech i tam zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Kiedy jesteście przy klasztorze, w parafii, chciałbym bardzo serdecznie was wszystkich, kochani, siostry i bracia, druhowie, pozdrowić. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za waszą dyspozycyjność w tworzeniu tego, co piękne, szlachetne, wspaniałe, nieprzemijające, tego, co tworzy wymiar duchowy i ten zewnętrzny naszego miasta, naszych parafii. Bardzo serdecznie dziękujemy za każdą bezinteresowną pomoc, za gotowość, by pomagać. Na was można było zawsze liczyć i dziękujemy za tę wspaniałą współpracę, pomoc. Chciałbym z całego serca życzyć wam, szanowni państwo, wspaniałych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Jezus Chrystus narodził się, ja wiem, jest to wydarzenie, z tym się nie dyskutuje. Jezus Chrystus narodził się po to, by być Bogiem z nami, Emmanuelem. On mi niczego nie zabiera, On mi cały siebie daje. Jest to dobra nowina dla każdego z nas, dla mnie i dla ciebie. Na taką miłość, kiedy Bóg daje mi cały siebie, no muszę mu odpowiedzieć miłością. Innego wyjścia nie ma. Dlatego w tym roku jest taka zachęta dla mnie, abym był świadkiem Jezusa Chrystusa jeszcze bardziej. Abym był tym, który niesie dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie drugiemu człowiekowi. Posługujemy w różnym wymiarze. Dlatego w tych różnych przestrzeniach, jakie tworzymy, zachowuję w zdrowiu i bezpieczeństwie. Niech strzeże wasze rodziny, niech strzeże wasze sytuacje, niech strzeże was również w tych akcjach czasem i niebezpiecznych, aby takich było jak najmniej. Niech Bóg będzie z wami. Pan Andrzeja Żurawia w imieniu własnym dołączam się do pięknych życzeń złożonych przez ojca przeora i życzę nam, aby święta były spokojne, pełne miłości, a rok przyszły bez żadnych zdarzeń, żeby po prostu, żebyście żyli dobrze, szczęśliwie, zarówno świadcząc posługę społeczeństwu, niesienia pomocy i ratowania mienia, jak i również wasze życie było pełne miłości, spokojne. Do siego nowego roku. Świeć, gwiazdeczko nasza, świeć, do Jezusa prowadzi mnie. To jest, jak prowadzi nas do tej Betlejemki i już mamy początek tej Wigilii naszej. Bo jak wiemy wszyscy dawne jeszcze czasy, Wigilie tylko odbywały się w domu. Teraz mamy tą możliwość, że samorządy organizują, strażacy,
ochotnicy i inne stowarzyszenia. I to stanowi taką jedność, że wszyscy są razem i wszyscy możemy się spotkać i zjednoczyć. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Dziękuję bardzo. W Wieruszowskim Domu Kultury mieliśmy przyjemność gościć reprezentantów naszej jednostki. Mieliśmy tutaj o panu staroście, o panu burmistrzu, o Radzie Współpracy Organizacji Pozarządowych podczas święta wolontariatu i święta osób niepełnosprawnych. Tam też pan Krzysztof Wilkowski otrzymał gratulacje i podziękowania, bo państwo żeście delegowali, tak jak każdego roku, jedną z osób, które w sposób szczególny w minionym roku się zasłużyły i napracowały. Ja chcę przekazać się w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Integracyjnego Klub Otwartych Serc, Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci, osób z niepełnosprawnością i ich najbliższych, wszystkim państwu gorące, serdeczne życzenia. Chcę życzyć wam, abyście zawsze byli otwarci, umiejący się dzielić sobą z drugim człowiekiem, aby ta wasza energia pozytywna, tak jak dotąd, emanowała na całe nasze środowisko wieruszowskie, a to, że u państwa tu przy stole, ale nie tylko przy stole, znajduje się coraz to młodsze pokolenie, to świadczy o tym, że państwo dbacie o to, aby ta tradycja, aby ta posługa, jaką jest straszna. Najserdeczniejsze podziękowania za pomoc, jaką udzielacie nam, a także społeczeństwu podczas akcji ratowniczo-gaśniczej, gdyż bez waszej pomocy nie byłoby możliwe udzielenie profesjonalnej, szybkiej pomocy osobom oczekującym. Dziękuję bardzo. Ja w imieniu Zarządu Powiatowego, jak również Zarządu Miejsko Gminnego w Wierzchowie chciałbym złożyć wszystkim drugom szczęśliwych świąt, dużo zdrowia, pomyślności. Dziękuję.